Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie tygodnia. 36-letni Jaworzanin ukradł Passata w Austrii. Na terenie Czech miał jednak kolizję i postanowił porzucić tam auto. Miał to być plan doskonały, jednak Jaworzanin pozostawił po sobie ślad. I to nie byle jaki, bo DNA. Jak ustaliła austriacka policja, nieznany sprawca włamał się do trzech samochodów osobowych. Nie mógł ich jednak uruchomić. Natomiast w jednym z aut znalazł kluczyki do zaparkowanego w pobliżu pojazdu marki Volkswagen Passat. Mężczyzna uruchomił pojazd warty ponad 21 tysięcy złotych i próbował nim przejechać do Polski przez Czechy. W Czechach miał jednak kolizję i aby uniknąć zatrzymania, porzucił auto i uciekł. Policjanci pracujący na miejscu w schowku skradzionego samochodu ujawnili butelkę po napoju, zabezpieczyli ślad DNA. Dzięki badaniom szybko ustalono, że sprawcą może być 36-letni mieszkaniec Jawora. Funkcjonariusz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Jaworskiej Komendy zajmujący się tą sprawą wezwał mężczyznę na przesłuchanie, pobrał od niego materiał genetyczny do badania. Opinia laboratorium kryminalistycznego wykazała jednoznacznie, iż ślad zabezpieczony na butelce ujawnionym w skradzionym pojeździe należał właśnie do 36-letniego Jaworzanina. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu nawet 10 lat więzienia. Dinozaury królowały w Centrum Edukacji Przyrodniczej. W Lubinie odbyła się kolejna edycja Nocy Dinozaurów, która na stałe wpisała się w kalendarz kulturalny miasta. Kino letnie dla małych i dużych, otwarta przestrzeń twórcza, czyli miejsce, w którym dzieci z opiekunami mogły wspólnie brać udział w plastycznych zajęciach, których motywem przewodnim były dinozaury. To tylko część atrakcji przygotowanych przez organizatorów na Noc Dinozaurów. Przy okazji tegorocznej Nocy Dinozaurów na zwiedzających czekało jak zawsze wyjątkowe oświetlenie figur na szlaku zwierząt wymarłych. Każdego wieczoru oświetlone były inne figury. Przygotowaliśmy też kino plenerowe. Tym razem mogło się odbyć, żadne obostrzenia w tym nie przeszkodziły. Każdego wieczoru była bajka dla dzieci o godzinie 18, a później o 21 już film dla starszych widzów. Bardzo dobre, bo to jest takie urozmaicenie dla dzieci, które siedzą w Lubinie, tak, nie wyjeżdżają, albo są już po wakacjach i jeszcze są w domu. Także jest bardzo fajne. Podoba się, bo można fajnie czas razem spędzić, tak? Wyjść dzisiaj razem. Dzisiaj jaki film oglądałyście? Madagaskar. I jak się podobało? Lepiej niż w kinie albo w domu? No, na pewno lepiej niż w domu, ale w kinie też jest fajnie. Dzieciom się bardzo podoba, jak widzę, już tutaj mój wnuk jest zachwycony. Bardzo przyciąga. Słyszałam, że nawet ludzie przyjeżdżają na weekendy do Lubina. Dla tej atrakcji zwłaszcza. W tym roku zmieniono nazwę ze szlaku dinozaurów na szlak zwierząt wymarłych. To dlatego, że nazwa dinozaury już nie do końca pasowała, bo w tym roku pojawiła się nowa figura, olbrzymi pterozaur. Poza tym już kilka figur wcześniej nie należało do dinozaurów. Stąd zmiana nazwy. W tym roku czyszczenie i malowanie figur już zakończyliśmy. Odświeżone zostały figury brachiozaura, diplodoka, mastodonzaura i ostatnio w zeszłym tygodniu karnotaura. W tym roku podczas trzydniowej imprezy w Parku Wrocławskim przewinęło się blisko 10 tysięcy osób. Niewiele ponad połowa mieszkańców gminy Polkowice, czyli 13,5 tysiąca osób, wzięło do tej pory udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Większość czeka z wypełnieniem tego obowiązku do ostatniej chwili, a czasu jest coraz mniej. Najczęściej mieszkańcy gminy Polkowice spisują się sami przez internet. Większość osób niestety czeka na ostatnią chwilę, natomiast nie ma po co czekać. W tej chwili mamy tyle dostępnych metod do spisu, że każdy z nas może wybrać najbardziej dogodną metodę i spisać się i mieć to z głowy i spokojnie cieszyć się jeszcze tym letnim wypoczynkiem. Najrzadziej mieszkańcy korzystają z bezpośredniej obecności rachmistrza w swoich domach. Seniorzy chętnie przychodzą natomiast do urzędu gminy, by skorzystać z pomocy przy wypełnianiu dokumentów. Najczęściej powodem odwiedzin nas jest to, że albo nie mają w domu internetu, komputera, albo mają, ale te umiejętności, boją się, że umiejętności, które posiadają, nie są wystarczające, aby przeprowadzić ten spis samodzielnie. Dlatego przychodzą do nas i w naszym urzędzie oczywiście są utworzone dwa stanowiska do samospisu. My jak najbardziej pomagamy. Chętni mogą jeszcze skorzystać z mobilnych punktów spisowych. Najbliższe będą dostępne w Polkowicach w najbliższą sobotę podczas Świata pod Kyczerą. Na spisanie się mamy czas do 30 września.
Legnicki Teatr z nową siłą i nowymi nadziejami inauguruje sezon artystyczny. Siłę dodaje fakt, że u steru pozostaje stary dyrektor Jacek Głąb. Nadzieje są głównie związane z planami, których realizację utrudnić może powrót pandemicznych obostrzeń. Wszyscy byliśmy zamknięci. Jacek Głąb dyrektorem. To oczywiście najważniejsza informacja dla wszystkich miłośników legnickiej trupy w przeddzień inauguracji nowego sezonu. Bohater burzliwych doniesień z ostatnich miesięcy do sprawy podchodzi z dystansem. Z jego słów nie trudno wywnioskować, że ani zamieszanie wokół dyrektorskiego stołka, ani prace nad najnowszym repertuarem nie spędzają snu z jego powiek. Przynajmniej nieszczególnie. Wie pan, ja mam 57 lat, ja już nie śpię prawie. Wie pan, to a propos zerwanych nocy, to raczej liczę te noce, które udaje mi się przespać niż te, które mi się nie udaje. Nieprzespane noce służą choćby planowaniu wyjazdowych spektakli, do czego Legnicki Teatr zdążył już widzów przyzwyczaić. Nie inaczej będzie w tym sezonie, ale czego spodziewać się po instytucji kultury, która podróże ma wpisane w DNA. Wędrowanie z teatrem jest pewną marką naszego teatru od lat. Helena Modrzyska, wybitna polska aktorka, patronka naszego teatru, była także aktorem wędrującym po Galicji, Bochnia, Czerniowce, ale także później podbijała Amerykę. Przypomnijmy zatem, w najbliższą sobotę, a później także i niedzielę o godzinie 20.30 inauguracja sezonu za sprawą skarbów do wyszadeń Freuda Leharaczaka w miejscu ukochanym przez ekipę Modrzejewskiej na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Już tydzień później przyjdzie czas na pierwsze festiwalowe podróże, najpierw do Poznania, a 5 września do Kielc. 42-latek bez stałego miejsca zamieszkania skutecznie unikał spotkania z policją, aż wreszcie wpadł za kierownicą osobowego Opla. Jak się okazało, mężczyzna ma do odsiedzenia 120 dni w więzieniu. W dodatku miał przy sobie nielegalne używki. W Oplu, którego policjanci zatrzymali do kontroli przy ulicy Choinowskiej, siedziało w sumie dwóch mężczyzn. Podczas legitymowania funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że kierowca może mieć niejedno do ukrycia. Kiedy funkcjonariusze przystąpili do sprawdzenia w policyjnych systemach kierowcy i pasażera, okazało się, że oboje są poszukiwani. Kierowca celem odbycia kary 120 dni aresztu, pozbawienia wolności. Dodatkowo przy kierowcy ujawniono skrystalizowaną białą substancję. Badanie potwierdziło, że była to metamfetamina. Po chwili okazało się też, że kierowca jest pod wpływem tego narkotyku. Obu mężczyznom grozi teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności. Blok przy Orbitalnej 21 w Głogowie. W piwnicy od 6 lat mieszka mężczyzna. Ten smród jest nie do wytrzymania, skarżą się sąsiedzi. Problemu z lokatorem w piwnicy nie potrafią rozwiązać ani spółdzielnia mieszkaniowa, ani policja, ani MOPS. Sprawa dotyczy mężczyzny, który od ponad 6 lat zamieszkuje piwnicę przy ulicy Orbitalnej w Głogowie. Mężczyzna ten prawdopodobnie zameldowany był w jednym z mieszkań, jednak w związku z konfliktem rodzinnym przeniósł się do piwnicy. Od tego czasu stał się utrapieniem pozostałych mieszkańców bloku. Siedzi na ławce, widać w jakim stanie jest poobijany, jest brudny, jest głodny. No po prostu my już nie chcemy. Załatwia się swoje potrzeby w piwnicy, nie ma się gdzie umyć. Śmierdzi. No po prostu, chcielibyśmy jemu pomóc. Sąsiedzi, widząc niepokojącą sytuację, powiadomili stosowne służby, takie jak policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy spółdzielnię mieszkaniową. Wygląd tego pana jest urąga człowieczeństwu. To nie o to chodzi, że my jesteśmy wredni sąsiedzi. Nie, na to już nie można patrzeć. Okazuje się, że sytuacja pana Kazimierza od dawna jest znana w spółdzielni mieszkaniowej. Temat jest nam znany tak naprawdę od paru lat. Podejmowaliśmy już wiele interwencji i prób rozwiązania tego problemu. Jednak tutaj, żeby tak naprawdę ten problem rozwiązać, znaleźć jego rozwiązanie, potrzebna jest dobra wola wszystkich zainteresowanych stron, a więc nie tylko spółdzielni, nie tylko MOPS-u, ale także sąsiadów, rodziny tego pana, no i przede wszystkim samego zainteresowanego. Staramy się utrzymać porządek w tej piwnicy, na ile jest to możliwe, mówi Mateusz Kowalski. Jednak jeśli nie będzie chęci współpracy wszystkich zainteresowanych, to problem będzie się ciągnął, dodaje. Mieszkańcy, z tego co wiemy, zostawiają drzwi do piwnicy czy drzwi do budynku otwarte, więc umożliwiają powrót temu panu do piwnicy, tam gdzie w tej chwili koczuje. Wiemy też, że część sąsiadów przynosi mu jedzenie.
Więc to jest jakby kolejny taki argument dla niego, żeby w tym miejscu pozostać. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapytani, co można zrobić w tej sytuacji, odpowiadają podobnie, niewiele. Nawet bezdomnych nie można zmusić do udzielenia im pomocy. Pan odmówił przyjęcia jakiejkolwiek pomocy ze strony ośrodka, pomimo że miał zaproponowane miejsce w schronisku dla osób z potrzebami szczególnymi, czyli z opiekuńczymi usługami. Mógł pójść do noclegowni, mogliśmy pomóc też w inny sposób. Pan odmówił jakiejkolwiek pomocy i także podpisał oświadczenie, że nie wyraża zgody na jakiekolwiek udzielanie informacji na swój temat. Więc mogę tylko Państwu powiedzieć, no teoretycznie, jak może wyglądać pomoc osobom bezdomnym, którzy potrzebują pomocy. W przypadku tego pana mogę tylko zaproponować tutaj sąsiadom, którzy go tak dokarmiają, tak i pomagają mu dostanie się do piwnicy, żeby po prostu tego nie robili. Bo jak długo będą to robić, tak długo nie będzie pan chciał przyjąć żadnej pomocy. Wybrał sobie taki sposób na życie. Dla nas, przeciętnych obywateli, takie życie jest nie do przyjęcia. A dla niego tak, jak najbardziej. I my nie mamy prawa go zmusić do tego, żeby żył według naszych norm. Rodzina mężczyzny nie chciała rozmawiać z nami, również pan Kazimierz odmówił komentarza. Wszyscy rozkładają ręce, ponieważ interweniować można tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, a pan Kazimierz na ten moment nie jest ubezwłasnowolniony. Kochanek z tej historii nie napotkał przeciwności losu, z jakimi borykał się szekspirowski Romeo, sam więc je sobie wymyślił. Chcąc odwiedzić ukochaną, 32-letni mieszkaniec powiatu złotoryjskiego postanowił ukraść samochód. Czy dotarł do celu? Nie wiadomo. Ostatecznie dotarł jednak na komendę. Obecnie podobno pilnie sprawdza w słowniku znaczenie sformułowania miłość patologiczna. Gdzie jesteś, Romeo? Miała wzdychać ukochana 32-latka, gdy ten przebywał w Modlikowicach. Mężczyzna tak bardzo chciał do niej dotrzeć, że postanowił ukraść wóz znajomego. Zabrał zatem kluczyki i przynajmniej przez jakiś czas tyle go widzieli, choć trzeba przyznać, nie miał łatwego startu. Mężczyzna odjeżdżając zahaczył jeszcze o latarnię i uszkodził lusterko w pojeździe. Później, jak się okazało, uszkodził także oponę. Gdy samochód wrócił do właściciela, ten odetchnął z ulgą. Wewnątrz nie było jednak 32-letniego mieszkańca werońskiej prowincji, to jest powiatu złotoryjskiego. Sprawą zajęli się więc policjanci z dochodzeniówki. Było konkretne zgłoszenie, wiedzieliśmy, kto miał dokonać tej kradzieży, tego pojazdu. No i próbowaliśmy go zatrzymać. Tam policjanci dokonywali penetracji terenu, sprawdzenia miejsc, w które mógł się udać. Ostatecznie 32-latek nie tylko wpadł, ale też przyznał się do winy i wyznał miłość do wybranki, która pchnęła go do przestępstwa. Okazało się, że prowadził mimo, że stracił prawo jazdy i miał sądowy zakaz. Grozi mu teraz 8-letnia odsiadka. Ach, Romeo. Mają dość awarii i notorycznego braku wody. Mowa o mieszkańcach Redlic w gminie Ścinawa, którzy z tym problemem borykają się od kilku lat. Sprzątanie, mycie czy pranie to w Redlicach w gminie Ścinawa w XXI wieku nie lada wyczyn. Mieszkańcy, aby wykonać te z pozoru normalne i proste czynności dnia codziennego, często muszą najpierw kupić wodę w sklepie. Często brak jest w sklepach palet z wodą. Jak już jest kilkugodzinna przerwa w dostawie, no to musimy jeździć do Lubina, które to jest 12 km i tam dopiero zaopatrujemy się w wodę. Mieszkańcy twierdzą, że z problemem pozostali sami, bo ani władze gminy, ani Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie nie podejmują żadnych konkretnych działań, by poprawić tę sytuację. 2 lata temu z mieszkańcami odbyło się spotkanie w tej sprawie, były konkretne plany, obietnice i na tym się skończyło. Za Wielowsią miała być przepompownia, która by wzmacniała ciśnienie wody doprowadzającej tutaj magistralę tutaj do naszej wsi. No i skończyło się na tych planach. Później, gdy te plany po prostu zaczęły się zmieniać, wrócił temat uruchomienia stacji ujęcia wody w Wielowsi. Plan też ten, po prostu na tą chwilę wiem, że zostały wymienione tam pompy, ale póki nie będzie wyniku prób analizy tej wody pod względem chemicznym, bo ta woda jest niestety skażona azotanami. Czym mają karmić te zwierzęta, jak wody nie ma? W ogóle on nie ma wody tam na końcu. Tak jak mówię, spotkanie 2 lata temu było i to naprawdę byliśmy też dość licznym gronem u burmistrza, ale to dało tylko raptem na miesiąc, dwa. Poskutkowało i że ta woda była, bo ciągle jest lato, jak jest lato, to jest napełniany basen.
Chociaż to było twierdzone, że basen jest napełniany z innej wody. No to nie ma nic wspólnego. Nie ma nic wspólnego, ale to akurat dwa lata temu byliśmy 36 godzin bez wody. I ciśnienie powinno być chociaż koło 1 bara, a my tu mamy zaledwie 0,3 bara. Także żadne urządzenie, nawet elektryczne, przepływowe, które grzeje wody, nie uruchomi się przy tym ciśnieniu. Tu wszędzie ciągną kanalizację, a zostawili jedną wioskę, naszą. Dlaczego? Bo tu jest mało ludzi. Gdzie tu jest mało ludzi? Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Rafał Kaczmarzyk dla portalu lubin.pl w odpowiedzi na zadane pytania zapewnia, że jest dobrej myśli, że te inwestycje, które są realizowane i te zaplanowane, doprowadzą do pozytywnego finału w zakresie jakości i dyspozycyjności dostawy wody. Prezes dodaje, że ma świadomość, że w momencie realizacji dużych projektów na rzecz mieszkańców może być spore zamieszanie i wprowadzać duży dyskomfort. Pełnomocnicy rodziny Bartosza Sokołowskiego, który zmarł 6 sierpnia po interwencji policji, poinformowali, że wykonano drugą sekcję zwłok Bartosza poza granicami Polski. Jej wyniki mają być znane za około 2 tygodnie. Adwokaci podczas konferencji pokazali również nagranie, na którym, jak twierdzą, widać, jak policjanci uciskają kolanem głowę Bartosza. Pełnomocnicy rodziny zmarłego Bartosza już wcześniej informowali, że złożyli wniosek o przeprowadzenie drugiej sekcji zwłok mężczyzny w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu. Jak twierdzą, do tej pory nie został on rozpatrzony. Zobowiązano nas do uzasadnienia na piśmie potrzeby przeprowadzenia kolejnej sekcji, aby móc zweryfikować dane podane w protokołach, które w tej chwili mamy do wglądu. Rodzina zleciła sekcję zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej poza granicami kraju. My oczywiście nie podważamy kompetencji naszych biegłych, natomiast będziemy chcieli skonfrontować to, co zostało stworzone w polskiej medycynie sądowej i tej, która badała za granicą. Na wyniki trzeba będzie poczekać około 2 tygodni, ponieważ wykonano badania tomografii głowy 34-latka oraz toksykologiczne. W zorganizowanej konferencji wziął również udział prezes Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego Dawid Kołodziej, który podzielił się najnowszym nagraniem z interwencji. Ma ono dowodzić, że to, co mówi policja i prokuratura, jest nieprawdą, zwłaszcza w kwestii naciśnięć kolanem przez policjantów na głowę 34-latka. Zdaniem pełnomocnika rodziny Sokołowskich na nagraniu ma być widoczny moment, w którym prawdopodobnie Bartosz traci życie. Ja tutaj dzisiaj ten film oglądałem i dla mnie nie ma wątpliwości, gdzie Bartek zmarł. No zmarł na ulicy, tam dokładnie widać. Dla mnie to były tortury z morderstwem. Tu nic innego nie było. Tam nie było mądrego człowieka, żeby przerwał. Tam było 4 policjantów i żaden nie powiedział stop, przestańmy go bić, czy zróbmy reanimację. Podczas konferencji pełnomocnicy zarzucili lubińskiej policji i prokuraturze, że zabezpieczyła niewłaściwe nagrania z monitoringów. Zebrały materiały kamer nieistotnych do sprawy. Celowo w naszej ocenie, albo niecelowo, nie wiadomo, były pobierane, że tak powiem, materiały wideo z domów, czy też z budynków, które tak naprawdę niczego nie nagrały. Pełnomocnicy po zapoznaniu się z dotychczasowym materiałem dowodowym zwrócili się z apelem do policjantów, którzy brali czynny udział w interwencji 6 sierpnia, aby przemyśleli to, co zeznali, bo jak twierdzą, może im to utrudnić życie w przyszłości. Nawet 15 lat za kratami może spędzić 45-letni mężczyzna, który wpadł po kradzieży Jeepa. Gdy policjanci wreszcie go zatrzymali, wyszły na jaw także inne przestępstwa, jakie się dopuścił. Zgłoszenie kradzieży dotarło do policjantów od właściciela Jeepa, wartego prawie 130 tysięcy złotych. Tak rozpoczęły się poszukiwania auta. Doświadczenie i zaangażowanie funkcjonariuszy szybko przyniosło efekt w postaci ujawnienia utraconego samochodu. Samochód został utracony, odzyskany na terenie Wrocławia, natomiast sprawca dalej pozostawał nieuchwytny. Mężczyzna ostatecznie jednak wpadł. Jak się okazało, miał na sumieniu więcej niż tylko kradzież Jeepa. Śledczy przedstawili mężczyźnie zarzut 3-krotnego włamania na konto bankowe uprzednio skradzione kartą bankomatową. Tutaj na wniosek funkcjonariuszy prokuratura rejonowa zastosowała wobec 45-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Dodatkowo mężczyzna okazał się recydywistą za przestępstwa, które popełnił. Grozi mu teraz nawet 15-letnia odsiadka. To było podsumowanie tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.